Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na filmiku chciałabym przedstawić Wam sposób na rozwiązywanie pewnego rodzaju kwerend w zadaniach maturalnych. Kwerend, które, jak ja to określam, pytają o dane, których nie ma w tabelach. Czyli w prosty sposób nie ma, nie da się je przefiltrowaniem, jakimiś warunkami odfiltrować i wyświetlić, tylko trzeba postępować w trochę inny sposób. Czyli tytuł odcinka: niepasujące dane. Jak je znaleźć i wykorzystać? Jakiego typu sytuacją będziemy mieli do czynienia? W standardowym połączeniu tabel w wyniku kwerendy otrzymujemy część wspólną z obu tabel. Tak możemy to powiedzieć w skrócie. Czyli generalnie tylko wiersze niebieskie. Tak poglądowo patrząc. Czyli gdyby tabela T1 była tabelą rodziców, na przykład, generalnie rodziców, w sensie osób, a T2 zawierałaby informacje o dzieciach tych osób, oczywiście powiązane przez identyfikatora rodzica, czyli każde dziecko ma zapisane, kto jest jego rodzicem, i to są te niebieskie rekordy w T1, to są rodzice dzieci z T2. Więc jeśli mielibyśmy taką sytuację, jak opisałam przed chwilą, to wyświetliwszy wszystkie osoby i ich dzieci, otrzymalibyśmy te niebieskie wiersze, a te żółte zostałyby pominięte. Czyli osoby, które nie mają przypisane żadnych dzieci w T2, zostałyby w wyniku kwerendy takiej standardowej, przy standardowym sprzężeniu, po prostu pominięte. A co chcielibyśmy uzyskać? Właśnie to są kwerendy, o których dziś będziemy mówić. Chcielibyśmy uzyskać te żółte. To znaczy, chcielibyśmy na przykład uzyskać informację o tym, jaka jest lista osób, którym nie przypisano dzieci. Zgadzacie się ze mną, że to nie da się przefiltrować, żeby je wyświetlić? Prawda, że się nie da? Oczywiście, że się nie da. Trzeba postępować w trochę inny sposób. Trzeba wyszukać dla dwóch tabel dane w jednej tabeli, które są, a nie pasują do drugiej tabeli, czyli te żółte. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy to kreator. W Accessie są cztery rodzaje kreatorów i możemy sobie nową kwerendę stworzyć kreatorem. Ja to zawsze zwykle odradzam, bo wydaje mi się, że jeśli się troszeczkę orientujemy w tym, jak ta baza działa, jak te sprzężenia między tabelami działają, to jesteśmy w stanie bardziej nad tym zapanować, jeśli robimy to ręcznie. Kreator nas trochę wyręcza w myśleniu i zresztą sami podejmiecie decyzję za chwilę. Drugi sposób to właśnie tak zwana ręczna zmiana sprzężenia. I też omówimy go, zacznijmy od sposobu pierwszego. Żeby uruchomić kreatora, to musimy, tak jak po prawej pokazano w tworzeniu nowych kwerend, wybrać opcję z kreatora kwerend. Otworzy się okienko właśnie z dostępnymi czterema kreatorami i wybieramy kreator kwerend wyszukujących niepasujące dane. I przechodzimy dalej. W kroku drugim musimy wybrać spośród tabel w bazie taką tabelę, która będzie zawierała rekordy, które chcemy mieć w wyniku, czyli na przykład tą, która te zielone, te niebieskie i żółte rekordy zawiera, tak? Bo my chcemy te żółte wyświetlić, więc musimy tutaj chwilę pomyśleć i się zastanowić, w której tabeli te żółte są w ogóle, tak? Czyli na przykład, jeśli mamy do dyspozycji z bazą, gdzie są kierowcy i mandaty, i kierowcy, tabela kierowcy zawiera informacje o wszystkich kierowcach, a tabela mandaty tylko o mandatach, w związku z tym dla każdego mandatu przypisano ID kierowcy i powiedzmy, że zadanie sprowadza się do tego, żeby wyświetlić kierowców, którzy nie otrzymali mandatu, w związku z tym to w tabeli kierowcy są ci kierowcy, którzy nie otrzymali mandatu, tak? W mandatach są ID tylko kierowców, którzy mandaty otrzymali. Więc wybieramy tabelę kierowców, przechodzimy dalej. Krok trzeci, która tabela jest właśnie z nią powiązana i ma te niepasujące rekordy. No i teraz wybieramy mandaty. Krok czwarty, jakim polem, jaką kolumną są powiązane te dwie tabele. Czyli musimy mieć tak tabele zbudowane, żeby dało się je czymś połączyć. Tutaj w tabeli kierowców znajdował się PESEL i ten sam PESEL jest w mandatach dla oznaczenia informacji o tym, któremu kierowcy przydzielono mandat. W związku z tym wybieramy po obu stronach, w obu białych okienkach PESEL-e, klikamy na znaczek znajdujący się pomiędzy tabelami i
zaznaczono, że pola pasujące to jest pesel z peselem. W kroku piątym już możemy zaznaczyć, które dane, jakie dane chcemy zobaczyć w wyniku działania tej kwerendy. Powiedzmy, że wybrane pola to pesel, bo chcemy tylko pesele na przykład wyświetlić kierowców, którzy nie dostali mandatów. I w kroku szóstym, jak chcesz nazwać swoją kwerendę. Akces sam podpowiada jakąś nazwę, obiekt kierowcy nie pasuje do obiektu mandaty, możemy sobie ją zmienić, możemy wejść teraz w widok projektu lub po prostu wyświetlić wyniki i to byłoby na tyle. To jest sześć kroków, które nam umożliwią jakby takie automatyczne wyświetlenie tych kierowców, którzy nie mają mandatów. I teraz sposób drugi, czyli ręczna zmiana sprzężenia. Mamy te same dwie tabele do dyspozycji, żeby łatwiej było sobie wyobrazić, czyli T1 jest tabelą wszystkich kierowców, T2 tabelą mandatów co po niektórych kierowców i żółte to są kierowcy bez mandatów. Krok pierwszy, przygotuj połączenie, czyli generalnie bierzemy spośród tabel dostępnych znaczy nową kwerendę stworzyliśmy w widoku projektu kwerendy, tak jak to zwykle robimy i w kroku pierwszym przygotowujemy połączenie, czyli dodajemy do kwerendy tabele, które będą potrzebne, czyli kierowcy i mandaty. Jeśli nie było PESEL z PESELem połączonych, to tą kreseczkę trzeba przeprowadzić. Akces w wielu przypadkach sam łączy tabele i on się domyśli, że to są połączone, ale jeśli by się nie domyślił, to pamiętajcie, żeby tą kreseczkę zrobić. I wyświetlimy sobie na przykład PESEL z lewej tabeli i PESEL z prawej tabeli. Moglibyśmy sobie po drodze w międzyczasie wyświetlić efekt tej kwerendy, jak na tym etapie to wygląda i oczywiście ona skupi się tylko na tych niebieskich, czyli wyświetli nam tych PESELe tych kierowców, którzy mają mandaty i to dwukrotnie, bo w lewej i w prawej kolumnie wyniku, prawda? Więc w kroku drugim zmieniamy sprzężenie, to znaczy klikamy dwukrotnie na tą kreskę, która symbolizuje to połączenie między tabelami i przełączamy we właściwościach sprzężenia tym razem na drugą kropkę, ale oczywiście czytamy, co jest przy kropkach napisane, bo te kropki raz jest druga w tym miejscu, raz trzecia w tamtym, w związku z tym trzeba tutaj czytać, co się zaznacza, jak zresztą zawsze, prawda? Więc uwzględnij wszystkich kierowców, to jest ta opcja, która nas interesuje. Czyli my nie chcemy teraz skupiać się na tej części wspólnej, tylko chcemy uwzględnić wszystkich kierowców. Tak, żeby i te żółte, i te niebieskie były w naszym wyniku kwerendy oraz to, co jest niepodkreślone przy tej kropce i tylko te rekordy z mandaty, dla których sprzężone pola z oby tabel są równe, to oznacza oraz tą część wspólną. Czyli uwzględnij wszystkich kierowców oraz tą część wspólną. To nam odpowiada, to nam pasuje. W kroku trzecim chcemy się skupić, żeby wyświetlić tylko te żółte. W związku z tym już możemy filtrować. Gdybyśmy sobie na tym etapie, na kroku drugim wyświetlili efekt, to byśmy zobaczyli, że wróćmy na chwilę, w kroku drugim jakbyśmy wyświetlili efekt, to byśmy już zobaczyli, że lewy PESEL w kolumnie zawsze jest, a w prawej kolumnie czasami mamy komórki puste. Przy niektórych jest rzeczywiście PESEL, bo to są osoby, które dostały mandat, a te puste to są te, które nie dostały mandatu. W związku z tym w kroku trzecim możemy założyć zwykłego filtra, który wyświetli te właśnie te puste, czyli osoby, które nie dostały mandatu. Czyli w kolumnie prawej, gdzie czerpiemy PESEL z tabeli mandaty i pojawiały się te puste komórki, wpisujemy kryterium wyświetl tylko te, które są nul, są puste. Teraz omówmy kilka przykładów właśnie zadań maturalnych, w których tego typu kwerendę trzeba właśnie zbudować. Przykład pierwszy. Ilu pacjentów przychodni nie korzystało z teleporady? Posortuj dane tych pacjentów rosnąco nazwiskiem, imieniem, podaj identyfikator, imię, nazwisko pierwszego i ostatniego. Więc mamy daną tabelę pacjentów, wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy dany pacjent korzystał, czy nie korzystał z teleporady, oraz mamy daną tabelę teleporady, która zawiera informacje o PESELach pacjentów, którym udzielano teleporady. Tak? I to nie muszą być wszyscy pacjenci z tabeli pacjentów. I teraz to, co musimy zrobić, to oczywiście przygotować kwerendę, zmienić sprzężenie na takie, które weźmie pod uwagę wszystkich pacjentów oraz część wspólną,
czyli strzałeczka obrazująca sprzężenie jest do tabeli porad, i wyświetlić takich pacjentów, którzy na przykład początek porady mają 0. I to jest cała filozofia. Przykład drugi. W którym roku nie ukończyła wyścigu największa grupa zawodników? Podaj rok oraz liczbę zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu. Jest tylko jeden taki rok. Co tu mamy dane? Mamy dane zawodników startujących, wszystkich, niezależnie od tego, czy ukończył, czy nie ukończył, są wszyscy startujący zawodnicy w jednej tabeli, a w drugiej tabeli mamy czasy, w których ukończyli zawody ci, którzy rzeczywiście je ukończyli. Czyli w tamtej drugiej tabeli nie ma informacji o zawodnikach, którzy nie ukończyli naszego wyścigu. Czasy są przypisane tylko zawodnikom, którzy ukończyli. Więc co robimy? Łączymy te dwie tabele ze sobą, startujący i czasy. Zmieniamy sprzężenie, żeby uwzględniło wszystkich startujących, nawet tych, którzy nie mają czasów. I wyświetlamy rok. Wyświetlamy na przykład identyfikator startu z prawej strony. Filtrujemy, żeby wyświetliło tylko takie, które mają ten identyfikator startu 0. Nie zapisano dla nich czasu, czyli po prostu nie ukończyli wyścigu. I w tej akurat kwerendzie należy policzyć, ile, właściwie nawet nie policzyć, tylko wyszczególnić rok, w którym było najwięcej tych, którzy nie ukończyli. Więc grupujemy po roku, czyli sprowadzamy zadanie do tego, że obliczymy dla wszystkich lat, ile jest takich osób, które nie ukończyło. Więc dla każdego roku osobno. Dla każdego roku osobno tworzymy więc grupę i identyfikatory startów sobie policzymy na przykład. Przy liczeniu w tego typu kwerendach trzeba być czujnym, bo pamiętajcie o tym, że policz działa w ten sposób, że liczy tylko komórki, które nie są puste, które nie są nulem, tak? Czyli gdybym ja na przykład w standardowej kwerendzie, która nie ma takich pustych komórek, moglibyśmy w sumie włączać liczenie w jakiejkolwiek kolumnie i uzyskać ten sam efekt, prawda? A tutaj ta kolumna czasy na przykład z identyfikatora startu, albo ta kolumna identyfikator startu właśnie z tej prawej tabeli, tak? Generalnie te komórki z prawej tabeli czasy, one przy niektórych wynikach, no, po prostu puste przy niektórych startujących. Startujący, który nie ukończył wyścigu, ma czasy puste. Więc jak będziemy liczyć coś z tabeli czasy, to się możemy zdziwić, nie uzyskamy wyniku, prawda? Dobrego. Więc ja tutaj włączyłam policz przy identyfikatorze startu z tabeli startujących. I zrobiłam to celowo, ponieważ chciałam być pewna, że nie będę omijać przy policzaniu jakichś pustych komórek. Tak to wygląda. I przykład kolejny. Które z zarejestrowanych w systemie samochodów nie korzystały w ogóle z parkingu w raportowanym okresie? Podaj numery rejestracyjne, markę, typ samochodu, posortowane rosnąco ze względu na numer rejestracyjny. Co tym razem mamy do dyspozycji? Mamy samochody zarejestrowane w systemie, tak? Tabelę samochodów, niezależnie od tego, czy korzystał z parkingu, czy nie. I mamy drugą tabelę parkowania, które przypisują informacje o danym parkowaniu temu samochodowi, który parkował. W związku z tym w parkowaniach są tylko i wyłącznie informacje o tych samochodach, które parkowały. I co robimy? Wyświetlamy samochody i parkowania, łączymy, zmieniamy typ sprzężenia, żeby brało pod uwagę wszystkie samochody, niezależnie od tego, czy parkował, czy nie. I filtrujemy, wyświetlimy tylko te numery rejestracyjne, markę i typ samochodu, dla których na przykład wjazd w parkowaniach jest pusty. Kolejny przykład. Podaj nazwy zabiegów z działu fryzjer męski, z których nikt nie korzystał w okresie, który obejmują dane. Co tu mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji wszystkie zabiegi z działu fryzjer męski. To jest jedna tabela kompletna i wszystkie, niezależnie od tego, czy ktoś z nich korzystał, czy nie. I po drugiej stronie mamy informacje o wizytach właśnie w dziale fryzjer męski, gdzie mamy zapisane, na jaki zabieg ktoś się zapisał i informacje o tej konkretnej wizycie. I co robimy? Łączymy zabiegi z fryzjera męskiego z informacjami o wizytach, o zapisach na te zabiegi.
Włączamy w sprzężeniu właściwość wyświetl wszystkie z fryzjer męski i filtrujemy w kwerendzie. Wyświetlimy to, co tutaj proszą nas w tym poleceniu, czyli kod zabiegu, nazwę zabiegu z działu fryzjer męski, takie, dla których kod zabiegu w tabeli wizyty zabiegi jest pusty. Czyli na taki zabieg nie zarezerwował nikt wizyty. I kolejny przykład. Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku sędziowie nie sędziowało żadnego pucharowego meczu galop kucykowo. Ta kwerenda już troszeczkę jest bardziej rozbudowana, ale tylko troszeczkę, dlatego że mamy do dyspozycji tak. Po pierwszej stronie mamy wszystkich sędziów. Niezależnie od tego, jaki mecz sędziował i czy w ogóle sędziował, jest tabela wszystkich sędziów. Po drugiej stronie mamy informacje o meczach. I w danym meczu mamy informację o tym, kto go sędziował, tak? Mamy powiązanie do identyfikatora, jakiegoś tam numeru licencji sędziego, który sędziował dany mecz. Mamy też przy danym meczu napisane, jakiego typu to był mecz. Czy pucharowy, czy ligowy, czy towarzyski. Więc nie możemy sobie na tych dwóch tabelach bezpośrednio od razu poradzić w podobny sposób, jak przy poprzednich przykładach, ponieważ nie chodzi nam o informację, którzy sędziowie nie sędziowali w ogóle żadnego meczu. Bo jeśli byłoby takie pytanie, to możemy już. Ale my mamy informację zrobić, którzy sędziowie nie sędziowali żadnego pucharowego meczu. Czyli oni może sędziowali ligowy, albo może nie sędziowali nic, ale na pewno nie sędziowali ani jednego pucharowego. I jak sobie z tym poradzimy? Trzeba najpierw przygotować tabelę, tą, która będzie po prawej stronie w tym sprzężeniu. Czyli takie dopełnienie. Jeśli pytają, którzy sędziowie nie sędziowali żadnego pucharowego, to my robimy sobie tą tabelę sędziowie, którzy sędziowali pucharowy. Czyli przygotowujemy tabelę sędziów, którzy sędziowali mecz pucharowy. Numer licencji musi się tu znaleźć, żeby szło powiązać z sędziami. Reszta w ogóle nie jest potrzebna, więc ten rodzaj meczu tutaj w tej kwerendzie jest, ponieważ musiałam odfiltrować, żeby tylko mecze pucharowe w niej były, prawda? Sędziowie, którzy sędziowali pucharowe mecze. I teraz w tej prawej tabeli pokażą się tylko numery licencji sędziów, którzy przynajmniej raz pucharowy gdzieś tam sędziowali. I teraz możemy przygotować po staremu, czyli po lewej stronie jest tabela sędziowie, wszyscy sędziowie. Ten, który sędziował tylko ligowe, ten, który nie sędziował niczego i ten, który sędziował pucharowe, też tu się znajdzie. Wszyscy, tak? Po prawej stronie sędziowie pucharowi tak. No i łączymy te dwie tabele, zmieniamy typ sprzężenia, żeby uwzględniło tylko, żeby uwzględniło wszystkich sędziów, wszystkich sędziów. No i filtrujemy, wyświetlimy sobie numer licencji sędziego, takiego, dla którego rodzaj meczu na przykład po prawej stronie jest pusty, jest nul. I tutaj akurat w tej kwerendzie podaj ilu sędziów, w związku z tym włączamy opcję policz przy numerze licencji w pierwszej kolumnie i opcję gdzie przy rodzaju meczu w prawej kolumnie. Czyli jak to rozumiemy? Policz numer licencji sędziów, ale tylko takie, gdzie rodzaj meczu z tabeli sędziowie pucharowi jest nul. I kolejny przykład. Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8. Wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii. I to jest znowu kwerenda taka, która bezpośrednio nie może być zrobiona na tabelach, które zapewnia baza. Musimy sobie przygotować jedną tabelkę. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy informacje o wszystkich komputerach w firmie, o wszystkich. Niezależnie od tego, czy się psuł, czy nie psuł i czy miał awarię o priorytecie większym lub równym 8, czy mniejszym 8, nieważne. Więc mamy informacje o wszystkich komputerach. Z drugiej strony mamy informacje o awariach. I mamy o awariach wszystkich komputerów, różnych komputerów i mamy o awariach o różnym priorytecie, tak? Wszystko w jednej tabeli. W związku z tym, gdybyśmy te dwie tabele teraz w tym momencie połączyli i zmienili sprzężenie, czy użyli kreatora, to uzyskamy odpowiedź na pytanie, podaj liczbę komputerów, które w ogóle się nie zepsuły, tak? W ogóle. I to jest część wyniku, ale są jeszcze komputery, które czasami się psuły, ale nie psuły się ani razu z awarią o priorytecie większym lub równym 8. Nie ma ich tu w wyniku, tak? Dlatego w kroku pierwszym przygotujemy sobie po prawej stronie
takie komputery, które psuły się, czyli robimy sobie takie jakby zaprzeczenie tej drugiej części i jak mamy wyświetlić komputery, które nie psuły się, no to wyświetlimy komputery, najpierw komputery, które właśnie się psuły, na przekór jakby, tak? Czyli robimy kwerendę, której wybierzemy komputery, które się psuły z awarią o priorytecie większym lub równym 8. I mamy ją po prawej stronie. I teraz połączymy ją z wszystkimi komputerami. Czyli komputery wszystkie po lewej, komputery, które się psuły z awarią o priorytecie większym lub równym 8 po prawej, zmieniamy typ sprzężenia, żeby uwzględniało wszystkie komputery i teraz będziemy mieli w wyniku zarówno komputery, które się w ogóle nie psuły, jak i komputery, które nie znajdują się po prostu w tabeli awarii z powodu takiego, że psuły się w tabeli awarii o priorytecie, właśnie które się psuły z awarią o priorytecie większym lub równym 8, nie mamy ich tam, ponieważ psuły się z awarią o innym priorytecie. No i chcemy wyświetlić te, które nie mają odpowiedników w prawej tabeli, no i włączamy filtrowanie i snur. I tutaj ponownie chodzi o policz, o liczbę komputerów, w związku z tym włączamy policz, ten numer komputera z pierwszej tabeli, gdzie w prawej tabeli i snur. Kolejny przykład, podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym nie. Więc co mamy tutaj do dyspozycji? Mamy wszystkie języki, tak? Ileś tam 40 chyba najbardziej popularnych języków na świecie spisano w tabeli po lewej stronie i mamy też informację o tym, w jakim kraju, jaki język jest językiem urzędowym. Właściwie nie, nie mamy. Po prawej stronie, przepraszam, mamy tylko tabelę, która zapisuje liczbę użytkowników danego języka z informacją o tym, czy jest on językiem urzędowym w danym państwie, czy nie jest. Tak? Czyli na przykład w Chinach jakiś tam procent ludzi mówi językiem mandaryńskim i jest to na przykład język urzędowy w tym państwie. Również w Chinach mamy jakiś tam procent, który mówi po angielsku i nie jest to język urzędowy w tym państwie. I teraz my mamy przygotować informacje o liczbie języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Więc znów postępujemy na zasadzie dopełnienia, na zasadzie na przekór. Po prawej stronie potrzebujemy tabelę, która właśnie na przekór znajdzie informacje o językach, które są językami urzędowymi w jakimś państwie. Tak? Tak właśnie postępujemy. Czyli robimy sobie tabelę urzędowe tak, która wypisze języki, które są urzędowe przynajmniej w jednym państwie. Nieważne w jakim państwie, nieważne jaki język, jest on urzędowy w jednym, w dwóch, w pięciu, w dziesięciu, w pięćdziesięciu państwach, nieważne, może nawet się 50 razy znaleźć w tabeli urzędowe tak. To nam w ogóle nie będzie przeszkadzać. W językach po lewej i tak mamy każdy język tylko raz. Więc co robimy? Łączymy te dwie tabele ze sobą, zmieniamy sprzężenie, żeby uwzględniało wszystkie języki, niezależnie od tego, czy jest on urzędowy, czy nie, wszystkie języki z tej tabeli po lewej, czyli strzałka idzie na prawo i filtrujemy, żeby wyświetliło się tylko takie języki, gdzie z prawej strony, w tej tabeli z prawej strony odpowiadające pole jest po prostu puste. Nie znaleziono go w tamtej tabeli, bo nie był urzędowym w żadnym państwie. I oczywiście tu również chodzi o liczbę języków, dlatego przełączamy się na policz i liczymy języki takie, gdzie język z tabeli urzędowe tak jest nulem. I kolejny, ostatni już przykład. Podaj zestawienie imion i nazwisk uczniów klasy 2A, którzy nie otrzymali żadnej oceny z przedmiotu sieci komputerowe. Co mamy do dyspozycji? Mamy wszystkich uczniów. Możemy sobie odfiltrować klasę 2A, to nie będzie żaden problem, tak? Czyli po lewej stronie mamy uczniów, powiedzmy, z klasy 2A. Generalnie mamy uczniów z wszystkich klas. A po prawej stronie mamy oceny z wszystkich przedmiotów wszystkich uczniów. I teraz my chcemy w wyniku kwerendy uzyskać tabelę, która będzie miała informacje o imionach i nazwiskach uczniów, którzy nie otrzymali żadnej oceny, ale z przedmiotu sieci. Gdybyśmy powiązali te dwie tabele, o których przed chwilą mówiłam, to jesteśmy w stanie wyświetlić wszystkich uczniów klasy 2A, którzy nie mają w ogóle żadnej oceny
z niczego, tak? Ale my potrzebujemy konkretny przedmiot sieci komputerowe, dlatego po prawej stronie znów przygotujemy sobie kwerendę, taką dopełnienie takie na przekór, czyli uczniowie, którzy właśnie otrzymali przynajmniej jedną ocenę z przedmiotu sieci komputerowe. Czyli po prawej stronie, tym razem w roli głównej, tabela 2A sieci komputerowe, tak, przygotowana wcześniej na potrzeby tego właśnie zadania. I tam wyświetlamy sobie identyfikatory uczniów, nazwy przedmiotu po to, żeby odfiltrowywać sieci, klasę, żeby to byli uczniowie z drugiej A oraz ocenę, tak informacyjnie, nie jest ona w sumie potrzebna. I teraz łączymy uczniów wszystkich z tabelą naszą przygotowaną wcześniej 2A sieci komputerowe, tak? I wyświetlamy, filtrujemy, żeby z lewej strony brało tylko uczniów z klasy drugiej A, tak? Filtrujemy klasę 2A i ocena z sieci komputerowej nie istnieje dla danego ucznia. W związku z tym wyświetl tylko takich, gdzie ocena po prawej stronie w tej tabeli jest 0. Prawda, że to jest wszystko proste? Mam nadzieję, że Wam się już też rozjaśniło, jeśli mieliście w ogóle problem z tego typu kwerendami. Spróbujcie przejrzeć sobie zadania maturalne i znaleźć jeszcze więcej takich przykładów tego typu, żeby sobie to samemu przećwiczyć. Bardzo dziękuję za udział w kolejnym moim filmiku. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia.